po to właśnie to robię, żeby takie rzeczy znajdować. Cześć, dzisiaj jestem znowu na Raduni, stara miejscowa, i szukamy jakichś większych złomów. Skrzynka na listy? Nie, jakaś skrzyneczka. No to ciekawe. Zobacz. Skrzyneczka i coś jeszcze jest. Oczywiście ten i jakieś takie coś. No to fajne. Ja już myślałem, że to wyczyściłem. Tak sobie tu pobieżnie chodzę. Z tym wrzucam go tylko sobie po dnie. A tu widzicie, o, jeszcze są złomy. Kapselek, pręcik i jakaś opuszczka. A propos, zbliżamy się do 200 subskrybentów. Będzie trzeba jakiś konkursik zrobić dla subskrybentów. Więc subujcie. Podobnie będzie do wygrania magnesik neodymowy. Więc zachęcam do subskrypcji. Im bliżej 200, szybciej będzie 200, tym szybciej konkurs. Co, chyba coś mam. Tak, coś. Drut widzę już, tylko on jest przyczepiony. To trzeba się ciągnąć, ale... A nie, to kabel. Kabel. Kolejny drut. No, to taki długi. Kolejny, zobaczcie. Cały czas. Ja dawno tu nie byłem, ale nie spodziewałem się, że aż tego tyle będzie. Ja chciałem sobie iść tam na zakręt, ale tu jest za wysoka woda, nie chcę się iść naokoło. Coś niosę, widać. Mocnie. Oha. Takie coś. Nie wiem, co to jest. Takie coś. Widzicie, lepszy magnes, nie Chińczyk i od razu. F300 Gold z Magnumu, jakby ktoś chciał. Link w opisie. Tu byłem przecież tyle razy, a nadal jest. Pierwszy rzut tu i już coś. No i to jest ciężkie. O, to jest ciężkie. O kurwa, to jest jakaś konstrukcja od czegoś, coś. Ale ciężkie. Tu jest coś wielkiego, ale tylko się... O, podnoszę to nawet teraz. Wcześniej mi się nigdy nie udawało podnosić. I nawet chyba to będzie...
Nie, to to jest. A nie jakiś znak? Nie, coś innego, nie wiem. Ale widzimy, dzisiaj daje Radunia. Znowu coś. Parasoleczka. Witam Państwa. Wnutki. Coś ciągnę już znowu. Kolejną część tego, nie wiem co to jest. No ale około kilograma, więc to nie waży. Widzę, no, to jest bręb wielki. No dość spory i ciężki. Jakaś rura hydrauliczna. Tak, hydrauliczna rura. O! Zaś. Sygnalizator jakiś. Ale beka. Czegoś takiego nie widziałem. To jakiś. To jest naprawdę? Tak, to była latarnia. Nie wiem. Nie wiem, jak są skonstruowane te stare, ale coś fajnego. Super. Kurwa, brodaty, ostatnio wyciągnęliście wy, no to teraz ja, maszyna do szycia, o kurde. Zarąbista, wow, cudo. Wow, wow, wow. Wow, F300 Gold robi, nie? Robotę swoją. Kurde. Fantastyczne, a jakie ciężkie. Znowu kabel. Aparaci. Wiem jakiej firmy. Jeszcze z bateriami. Kurde. Słupek. Wow. Taki zestaw. Drugi pręt. Tutaj nic nie ma. Thank you.
Kolejne urządzenie audio jakieś. To jest plastikowe kółeczko. No i kolejny złomik. No i kolej. Wygląda jak broń, kurwa. Ale niestety nią nie jest. Kto je? Ty! To jest broń. Ja pierdziele. Wow, no dla mnie to broń. Wow. Ale beka. Kurde. Wow. Policja przyjechała, właśnie idę mi to oddać. Po to chcę robić problemów. Ale to jest super zalezisko. Po to właśnie to robię. By takie rzeczy znajdować i oddawać. Ale kurde, super uczucie. Zajarany jak nie wiem co jest. Jestem po zeznaniach. Pani przyjechała do mnie, nie musiałem nigdzie jechać, co i jak. Wszystko ładnie, szybko zeznałem, tak jak było, że było wiane. Podczas czyszczenia, hobby. Więcej już nic ze mną nie będzie. Nie wiemy co to jest za broń. Myśleliśmy, że to MG42 niemieckie, jednak chyba nie. Nie wiem, wy pewnie będziecie wiedzieć. Ja już może jak będzie ten film publikowany, też będę wiedział, więc napiszę, powiem. A tak to co? No myślę, że zasłużyłem na 200 subskrybentów i czekam na tych, ile tam niewiele brakuje. No i co? I pozdrawiam i do następnego czyszczenia.